Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w pierwszym na kanale poświęcony Urbex Exploration. A w zasadzie czegoś przynajmniej na ten styl. Zaraz podjeżdżam po kumpla, powinienem być u niego już dokładnie teraz, a mam jeszcze minutę drogi, więc myślę, że około minuty się mogę spóźnić. Nieładnie, bo nie lubię tak robić. Ale jedziemy po kumpla i zaraz, jak dojdziemy na miejsce, wszystko Wam pokażemy. No i powolutku dojeżdżamy do miejsca. Miejsca w zasadzie chyba nie będziemy mówić, gdzie ona jest. A ogólnie przedstawiam Marka. Z Markiem się tutaj wybieramy. Miejsca może w zasadzie nie będziemy przedstawiali, kto wie, to wie, gdzie to jest, a kto nie, to nie, ze względów na to, żeby nikt tego nie porozmalał. Wiecie, różni ludzie są. Tak jest. Jak ktoś ma wiedzieć, to będzie wiedział, a jak ktoś nie będzie wiedział, to nie będzie wiedział. W każdym razie niedaleko naszego miejsca zamieszkania w zasadzie. Taki urbex na rozprostowanie kości w zasadzie. Marek tutaj latał swego czasu. Ile ty lat latałeś? Dużo. Trzy lata. I to takie, troszkę się odwiedziło. I to takie konkretne urbexy. A ja w zasadzie taki jakiś bardziej, jakiś poważniejszy, gdzieś konkretnie jedziemy, to można powiedzieć, że w zasadzie pierwszy, powiedzmy. Tam jakiś miałem takie... Ale dziura. Po tej dziurze poznacie, gdzie jesteś. Ty tu progi były kiedyś, dlatego takie dziury są. No. Dobra, dojeżdżamy do miejsca, czas się zaraz zbierać. Postaramy się zrobić jakąś fajną relację z tego. Zobaczymy, co będzie. Ty, co to było? Do komunikacji między... No? No to w sumie... Ale nie pomyślałeś, nie chcesz zadzwonić. Dzwonek jest. Tak? Proszę. Czekaj, nie słyszę cię. Zdarzało się tak. Ty, ale tutaj wygląda. Naprawdę nieźle. No, to znaczy kiedy. No nie gadaj, że to jest tak zachowane. Ty, no panie, będzie mi się wygląda mi aparat, ale zobaczymy, jak to będę obsługiwał. Zobaczymy, jak go będę obsługiwał. No praktycznie na oknach przypał. Ale powiem ci, że przerosło moje oczekiwania. Miejscu na... Nie, nie, czekaj. Ktoś próbował dawać. A nie. To znaczy, że nikt tu nie da. Podpiwek, robiłem go kiedyś. To jest dobry podpiwek. Kujawski? Ale jest zachowane nawet jakieś portfele, coś tu leży. Zachowane jest to w stanie zaraz tabletki, tak jakby dopiero ktoś wyszedł stąd. Naprawdę w ładnym stanie zachowane, tym bardziej, że nie jesteśmy tutaj pierwsi przecież. Czyli respekt dla chłopaków, że no nie siali spustoszenia. Nie, akurat ci ludzie z wami to... Ale widać, że niedużo osób tutaj było zdecydowanie, naprawdę. Zdaje się do piwnic? No, piwnic ze sobą, bo z latarki się... Czekaj, weź moją. Możesz wyjąć z kieszeni sobie. No to? Nie, tu. Bądź. Od tyłu. O! Grzybę daje.
Dzień dobry. Ale bardzo ładne. Waga, zobacz, taka stara. Poświeć tutaj. Co to jest? Ornament jakiś. Ornament z jakiegoś tego, nie? W pierwszej chwili dziwnie to wyglądało. No nie mów, że tu są. Co to są? Gruszka. To jest gruszka? To chyba ta. No, takie małe gruszeczki. To jakiś chyba agres, to jakiś... Co to może? Powiem ci, że może są hardcorem, ale zjadłbym. Tylko, że to nie wolno na urbeta takich rzeczy robić, ale... Takie... Pamiętam historię mojego ojca, jak mówi, że za dzieciaka jeszcze tam było po wojnie, wszedł do jakiegoś budynku z bratem i znaleźli konfitury stare, drzemy. Okazało się, że to już było tak stare wino, które było w formie galaretki. Nie mogli wyjść z tych piwnic. To masz kabeczka fajna. Przyświecisz na klucz, nie? O. Tu coś jest. Tam musi być ten, jakiś... Piec. Kom... No, coś. Albo komin jakiś, no, komin bardziej, no. Dużo ci ludzie narobili konfitur, zobacz. Starszym ludziom się chce. I zostawili, nie zjeli. No jest klimat. Te okna zawsze rozwalają, jak jeszcze tak. Jeśli inność wchodzi, to się odbędą. Strasznie trauta niosą, jak jadą, ale nie sam ty sam. Jadą, a słychać od tej się odbija, rozumiem sobie. Ale wejście tutaj, jak mielibyśmy wyjść w południe, jest mega przypałowe. Jesteśmy centralnie na wprost domu pewnego. Ale żeby wacusiem w piecu palić. Jakieś chleby robili na tym czymś. Może być, nie? Ja na takim czymś bym pizzę robił, tylko za mały, musiałbym drzwi powiększyć. A to młotek, palcegiel. I margerita jak Stella. Ale powiem ci, że piwnice są bardzo duże. To naprawdę piękny folwark klimatyczny. O, tutaj trzeba prąd załączyć. Tak, korki wymienić tylko. Tak, to będzie bangało. Ale instalacja? Chociaż nie, no. Jest natynkowa, więc może działać. Nie powiedzieć, jakby była w tynku, no to mogłaby już nie działać przy takiej pleśni. Bardzo mnie ciekawi, kiedy to zostało opuszczone. Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest na pograniczu kilku lat. To tak nie to było? Tak. Otwarte. Otwarte? O Jezu, jaki gorąc. Po rosyjsku? 90 lat. Okna są, no bo firanki są. To nie mogło być 10 lat temu, to by było zrujnowane za bardzo już. Mi się tak wydaje. Byli starsi ludzie, widać, że mieli jakieś już przypadłości. Szafa fajna, nie? Wiesz? Jakieś pocztówki są też fajne. Wiesz co, można zacząć do kiedy są leki ważne i wtedy możemy oszacować, kiedy ktoś tutaj mógł być mniej więcej. Wiesz co, data ważności 2005, czyli to faktycznie może długo już stać. Ale może być tak, że po prostu też jakiś bezdomny tam też mieszkiwał. Są często takie sytuacje, jak pewnie się kiedyś ujeździli tu. Ale czuć myszy. Nie wiem, czy czujesz odchody szczurów, myszy. Może być. No zaleciało mi przed chwilą. Ale wiesz co, wydaje mi się, że jakby tutaj bezdomny mieszkał, powinno więcej flaszek chyba leżeć. Znaczy, też nie ma co generalizować, każdy bezdomny to zaraz alkohol i tak dalej. Zawsze się tam gdzieś tak? Znajdzie jakiś... No, większość... Nie no, że... To... O,
taki piec, babcia miała kiedyś taki piec. Czy jest światło włącza? O, coś rozsypane, herbata. Jakie są daty na stemplach? 2010? Tak. Czy... 16, albo nie, to jest 02. No, czyli to raczej to, ty, to w takim stanie się utrzymuje. Ty, twoja teoria do bezdomnego się sprawdza, dziewczyna. To są częste sytuacje, że mieszkają w takich miejscach. Parę razy żeśmy się natknęli, jakbyśmy byli. No, nie mów hop. Jeszcze wszystko przed nami. No czemu taki bezdomny sobie nie podkurza? O kurde, ile przetworów. Bez alkoholu. My jesteśmy od ulicy, nie? Tak, od ulicy. Nie świeć po oknie teraz. Raziska wódka. Dużo tu jest rzeczy w ogóle. Zresztą klej. A co to jest? A to jest już widzę, co robisz tam. Ogólki kiszone. Co to za urządzenie? To może być uchwyt od jakiejś patelni albo coś może? Żyletki? Nie mam pojęcia, co tu może być. Ketchup. Pokaż jeszcze, potwierdźmy naszą datę. 2003. Czyli to zostało gdzieś tak opuszczone koło 2002-2003 roku. Jestem pod wrażeniem, że to się zachowało w takim stanie, że to nie zostało zniszczone. Bo nasze społeczeństwo jakie jest, wiadomo. Wszystko zniszczyć, rozgrabić. Szkoda, że tamte drzwi są zamknięte i mam pewne podejrzenie, czemu mogą być zamknięte. Myślisz, że coś zostało tam? Ty, to jest po AKDO, nie? Możliwe. Wiesz co, wydaje mi się, że może tam ktoś mieszkać. Może tam ktoś jest teraz. I dlatego może być zamknięte. Musiał się zabarykadować, bo to nie wygląda jak zamknięty. Uważaj na stopy, wiesz, nie na stopy powinny. Ty, no jest moc. Oj, ale jedna rzecz mi się tu nie podoba. Gorąco. Bardzo dużo leków jest wszędzie dookoła. Dużo telewizorów. A powiem ci, że niepewnie się czuję chodząc po tym. Czemu? Nie czujesz takiej miękkości? No nie wydaje mi się, że po prostu nie jest to pewnie. Nie? Powiem ci szczerze, że... Ty, bardzo dużo okularów, bardzo dużo telewizorów jest. Nie dziwi cię to? Na każdym... Na każdym kroku telewizor jakiś. 2000 rok. ZUS przyszedł, wiesz? Do niejakiego... Ty, to nie Polak, Adolf. Jakiś. Czy może to jakieś rodziny wielonarodowościowe mieszkają? Tam jakieś tureckie, genetyckie rzeczy, to... Jedynie gorąc, stary, gorąc. Ale fajny, że ty, popatrz na żenadol. To jest też rosyjski, chyba kojarzę takie coś. Ale widać, że taki PRL jeszcze... Jakby się upadł, to bardzo mówiąc, dużo ludzi się pozabijało. Myślę, że tak. Dlatego to jest kolejny argument, który mnie dziwi, że to jest w takim stanie. Czekaj, tu od ulicy jesteśmy. Zeszedł do matematyki. 85-86. To już jest... X plus 8 równa się 16. X równa się 16 minus 8. X równa się 6. Serce, serce, serce. A
kawał czasu w ładnym stanie to jest zachowane. Te stropy mi się bardzo nie podobają, naprawdę. Więc ja się czuję z moją wagą. Chodziło się pod dużo gorsze. To jest kosz na planie? Nie wiem. Może, a patrzę na kibicę. Widziałem, ale... Też widać. Widziałeś to? Bardzo dużo ubrań tu jest w tym jednym miejscu. Bardzo czuć te ubrania, w sensie takim, że... Gdzieś też pewnie i mole i to wszystko już też zrobimy. Ale zaznaczmy, że nie ma takiego typowego smrodu, nie odrażając, tylko czucie po prostu jakimś takim... No, wilgoć. Wilgoć, takie coś, ale nie ma takiej masakry. Czapka z lisa. O kurde, te derki mi się stary nie podobają. Przy wadze mojej nie lubię po takiej woli. Że to tutaj stoi. No. Chów zwierząt. Książka. No i trafiliśmy na kolejny telewizor, który mieliśmy przy wejściu. No nie wierzę, stary, że to jest taki odkurzacz, który ja kiedyś miałem. Ale wiesz co, ja takie odkurzacze widziałem w muzeum. Dziwi mnie, że nikt tego nie, na przykład właściciele czy coś, jak ktoś nie wziął tego, nie przekazał na przykład takich rzeczy na muzeum, bo to są... No nie spotkasz tego za bardzo. Bardzo dużo tych jest. Ty, stary, jak ty to pominąłeś? Co to jest? Katki żyją, nie? Stary, no. Ja to jeszcze rosyjskie, widzisz? Nie. Nie, czy jest może... Polskie. A to bilet miesięczny. A no, faktycznie głupi ja. A nie, bo to ja to faktycznie. Tak z góry zobaczyłem. No. Pierwsze, co mi się rzuciło. Ale patrz, tu jest rzecz. Bon rabatowy. Na stówę. Nie wykorzystali go. Tutaj masz jeszcze jeden bilet miesięczny. Ciekawe, do kiedy to ważne. To jest w ważności 3 miesiące. Jeszcze możesz na stówę i zakupić. Zobacz. Zaproszenie właśnie tego. Tu już chyba tylko ten facet mieszkał na końcu. Teraz zaproszenie do tego Adolfa już tylko. W 2000 roku. Ciekawe, czy poszedł już. Tu jest jeszcze historia. Z Reala, faktycznie. Tak jest. Te lony, pamiętasz tego? No. Teraz jest taki kierunek. Już nie mamy nawet Reala. Reala. Kolejne jakieś pisma z ZUS-u. Multum telewizorów. To ciężko wejść tu jest, czy co? No, czy jest zagracone. Aha, już widzę. Już widzę, myślałem, coś tam. Nagrywać się? Powiem ci taką ciekawostkę odnośnie UBS-ów. Mało które miejsce, w którym byłem ja, właśnie z takich rzeczy, że nie znaleźliśmy porówki. Zawsze jakiś akcent jest, nie? Zawsze. Fugera, ale to coś mi się wydaje, że z pęcherzem. Ciekawe, czy po lekach dałoby się wywnioskować, jaka to choroba. Albo po zdjęciu pokaż. Ja zrobimy fotkę tego. Co panu mogło być? Tego można będzie zapytać kogoś. Gdzie to było? Karta informacyjna. Szpital chirurgiczny. Stoi odłogiem. O, tu było ładne pomieszczenie, zobacz. Nie kojarzę tych ludzi, co tutaj są. Może ktoś z widzów będzie wiedział, co to jest. Może jakaś Anna Janta, czy coś? Zamek Grodno. Ty, ładne pomieszczenie to musiało być. Mi się wydaje, że może to było tak, bo zobacz, każdy pokój jest tak jakby urządzony. Inaczej. No i w sensie takim, że może oni to jakieś mieli gospodarstwo takie agroturystyczne, że może ktoś, wiesz, wynajmowali pomieszczenia też. Tam to akurat nie będzie to zwiedzać, to są zwykłe chyba szopy. Jesteśmy chyba w najlepszym miejscu. Ty, karta? Nie. Nie, to jest karta jakaś szpitalna, tak? Gorączka to zbija tylko. Jesteś kancerzy w tym szpitalu. Ale też już założyłem, na dole było i tu.
jakie te wiązanki, ostatnie pożegnanie. Mhm. Tu masz całe te, jak to się mówi, wieńce, nie? Jakie znowu wieńce są? W czym harcerze? Czapka. A jest, widzę, też jest. To się chyba nazywa czapka, ktoś mówi zaraz za to. Książeczka z zgody żołnierza służby zasadniczej. Jakby ktoś to wyładował kasę, to mógłby zrobić z tego niezły hostel taki. O kurde. Właściciele z Mali. Gmina to przejęła i nic nie robi. Tutaj może być niebezpieczne. Właśnie mi się to widzi średnio. Ile ty ważysz? Ty dużo mniej ważysz. Ja ważę jakieś 85 kg. Standardowa zasada, jak na ogocie wchodziło tylko przy legalach, nie? No tu jest krucho. Przylega. Nie strasz. Mam złą wiadomość. Tu się da wejść jeszcze wyżej. Ale patrząc na deski, to już nie wiem, czy na moją. Ty, tu jest klimat. Czekaj, teraz ci powiem. Co, daleko nie polecisz? A. Metr? Nie, no zobacz, nie wiem, się tu nie ma skrót. Nie ma przekołu. Spodem jest, tak jak u mnie na strychu, u mnie też. Aha. Sierga jest druga część, to są tylko deski na... Faktycznie. Legalnie, na tym trofie, nie legalnie. Nie podpowiedz dokąd co się idzie. Chociaż u góry nas nie będzie widać za bardzo. Co to jest? Czemu to się... Masz trzy tryby. A, dobra. Wygląda jakieś narzędzie tortur. To jakieś pycza stara, nie? Fajnie to wygląda. Aha. Tylko że tymi przykładami. Patrz na górę, na ten strop. No, dużo może by nie stało, ale to jest solidne. Jeśli ktoś zajrzy. Czyli ja raczej zajrzę. To nie pozwolę, ja bym nie działał. No. Co za dół. Ładowarka do lająków. Czekaj, zaraz, bo znalazłem rzutnik chyba. Chyba tak. Zobacz sobie już ciepłe miejsce. Ania. Ale bardzo klimatyczne miejscówy są w ogóle, jakieś takie tapety nawet na strychach, zobacz. To musiało być piękne, jak to było w użytku. Że ma to swój klimat, nie? Jaki wuzio! Wojna jak nic. Kineskop kolejny. To może być albo powojenny. Nie wygląda taki. Znaczy nie przypomina prawie mnie. Wiesz co, chyba. Może ktoś z widzów będzie wiedział, jakie to mogą być lata, ale raczej faktycznie. Starszy raczej. Wydaje mi się, że to nie będzie. Chociaż. Nie no, ja. No nie wiem. O, ktoś nawet gąsiurka miał, zobacz. Jaki ładny, małą banieczkę 5-litrową jakąś. Bardzo dużo łóżek. Ciekawe, czy ktoś tutaj nie wynajmował z tego czasu. Kabel antenowy od radia. Tak mi się przynajmniej kojarzy, to jest kabel od radia. Nie, to raczej nie podłoga. Ale te stawaj nie na środku lepiej. Nie, tutaj patrzę. Można dalej by było wejść, ale... A jest coś takiego, że warto tam?
co, powiem ci, że ta podłoga naprawdę tu kiepsko wygląda. Ja wiem o tym. Nie ma sensu się zadać, nie, to jest... Po tym legarze byśmy może przeszli, ale tam jest pomieszczenie. Ale chyba puste, wiesz? O, tutaj wygląda... Puste. Nie ma sensu. Nie ma sensu, tu można naprawdę, zobacz, są całe przygniłe te stropy. Tu też było niewesoło. Uważaj szeroko. Tutaj też po legarze trzeba. No i na tym etapie kończy się już nasza przygoda. Wiem, że w tym filmie było popełnione mnóstwo błędów, począwszy od tego, jak trząsłem kamerą cały czas na głowie na lewo i prawo, aczkolwiek nie było jakieś z góry zamierzone, że będą te materiały publikowane, raczej nagrywałem to w formie takiej dla siebie. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawicie sporo łapek, jakiś pozytywny komentarzy. Być może będą powstawały inne, troszeczkę lepiej już nagrane, więcej światła będzie w nich użytego, ponieważ tutaj troszeczkę GoPro też nie domagało. W tym dniu byliśmy jeszcze na dwóch innych urbexach. Jeden z nich prawdopodobnie też jeszcze zostanie opublikowany. No i tak wygląda oto opuszczony folwark. Z tego, co wywnioskowaliśmy, tak w miarę powierzchownie, został opuszczony około roku 2002. Żeby to lepiej ocenić, musielibyśmy przejrzeć dokładnie dokumenty, które tam były, a popatrzyliśmy na nie tylko powierzchownie. Więc jest jeszcze szansa, że tam wrócimy i postaramy się dopowiedzieć tą historię. Postaramy się podpytać lokalsów na temat rodzin, które tam mieszkały, bądź rodziny, która tam mieszkała. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.